Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Dzisiaj piwo z browaru Faktoria. Uncle Helmut, Hefeweizen and American Hops. Ja bym powiedział Onkel Helmut powinno być, tak po niemiecku już, no ale no okej, okay, rozumiem o co chodzi. No trzeba powiedzieć, że całe piwowarstwo amerykańskie stoi Niemcami. To wszystko Niemcy zakładali. Anheuser-Busch, Budweiser i tak dalej, i tak dalej. Połączenie Hefeweizen i amerykańskich chmieli no, niedawno było na blogu w postaci piwa American Weizen z doktora Brew. Uncle Helmut, piwo w stylu Hefeweizen z dodatkiem chmieli amerykańskich. Słody pilzneński, pszeniczno-mnachijski, chmiele Northern Brewer, Centennial Citra. Drożdże WB06, ekstrakt początkowy 12,1, alkohol 4,8, IBU 15. Czyli chmiele amerykańskie mają dać aromat, nie mają dać goryczki. W American Weizenie z doktora Brew ta goryczka była jednak dość intensywna. Serwować w temperaturze 7-10. Wujek Helmut dobrze znosi towarzystwo pieczonych, smażonych ryb, lekkich sałatek, szczególnie tych z dressingiem winegre, białych kiełbas, pieczarek, sera mozzarella, tortilli, sosu guacamole, kurczaka oraz ciotki Grety. Nie jestem mistrzem ani fanem food pairingu, natomiast to mi się bardzo podoba. Wujek Helmut dobrze znosi towarzystwo i na koniec oraz ciotki Grety. Powinno być ciotki Gerdy raczej chyba, albo jakieś tam Helgi. Piwo pasteryzowane, przechowywać w chłodnym i ciemnym miejscu, uważone i rozlane przez Browar Faktoria w PPHU Jamart Mariana Kacprzak, czyli to jest Browar Zodiak. Browar Zodiak w Kłodawie. Nowa etykieta, bardzo mi się podoba, zdecydowanie lepsza, czytelniejsza. Tamte etykiety z starego typu były gorsze z Faktorii. Faktoria co prawda też zapowiedziała, że nie rezygnuje jeszcze z... Znaczy nie, że jeszcze, nie rezygnuje z motywów Dzikiego Zachodu. Następne piwo jest z Marilyn Monroe. Jakaś tam madame, coś tam belgijska. O ile dobrze widziałem. Ponieważ piwo jest dosyć klarowne, więc pozwolę sobie zabełtać końcówką, żeby wlać tutaj trochę drożdży. Natomiast jeżeli osad byłby wyraźny, to wtedy już nie wlewam. Piana obfita, taka jak na Weizenie być powinna. Zmętnienie niezbyt wysokie. Tutaj jeszcze można dolać trochę drożdży, ale mi brakuje miejsca. Dobra. Jest goździk z wubeków taki. Ale przyjemny. Amerykańskie chmiele? No może. Na American Weizena z doktora Brew narzekano, że to jest bardziej American coś tam, wheat, niż American Weizen. Niż Weizen. Tutaj zdecydowanie jest to bardziej Weizen. Ten amerykański chmiel to jest tylko takie muśnięcie w aromacie, które myślę nie każdy nawet zauważy. Więc jeżeli chodzi o American Hops, to jest może nie za mocno zaznaczone. Natomiast jeżeli chodzi... Paradoksalnie goryczka jest całkiem konkretnie zaznaczona. To jest też taka charakterystyczna cecha wubeków. One w jakiś taki pokrętny sposób, nie wiem czy przez głębokie odfermentowanie, czy przez jakiś posmak, który zostawiają, one podkreślają goryczkę. I to tutaj też występuje. Natomiast no nie jest to... Także ta goryczka wydaje mi się większa niż te 15 IBU. Ale oczywiście nie tak wysoka jak w American Weizen z doktora Brew. Tutaj jedyne co bym poprawił w tej etykiecie, to nie podoba mi się to browar, faktoria, rzemieślniczy. Czy browar, rzemieślniczy, faktoria. To jest takie słabe, nie? Ale to, tutaj, ten opis, ten wujek, uncle, jest bardzo dobry.
To mi się podoba. Jako Weizen jest bardzo dobre. Wręcz jest takie bardziej goryczkowe jak na Weizena. Z drugiej strony trzeba sobie powiedzieć, że 15 IBU to ma u nas harnaś, nie? No. Tyskie ma 16. No ale tak obstawiam, że tu jest trochę więcej. A po drugie, jeżeli chodzi o wajcenowość, to jest bardzo dobrze. Jest banan, jest goździk. No nie czuję za bardzo tych amerykańskiego chmielu. Takie muśnięcie zaledwie. Ale piwo niezłe. Na lato Weizen. Weizenów nie jest u nas tak znowu wiele. To nie jest taki prosty styl. A szczególnie browary rzemieślnicze niezbyt chętnie za ten styl się biorą. Bo nie jest też łatwo osiągnąć jakiś spektakularny sukces w nim. Raczej jest to domena browarów restauracyjnych. Ale tutaj im się udało. Znaczy udało. Nie w sensie udało, że fuksem, tylko że w sensie udało, że osiągnięto efekt, jaki powinien być. Czyli jest to naprawdę bardzo dobry Weizen z trochę wyższą goryczką. Tyle, że tych American Hops, które są obiecane na etykiecie, nie za wiele tu jest. Gdzie jest zawartość alkoholu? 4,8. No. Bardzo dobrze. Wasze zdrowie, dosyć, znaczy niezły lacing, piana co prawda dość szybko się redukuje, ale nie jest tragicznie. Konkretnie nachmielony Weizen na goryczkę, natomiast brakuje tego aromatu w aromacie. Aromatu amerykańskiego chmielu. Wasze zdrowie.